Cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Car Mechanic Simulator 2015. Dzisiaj oczywiście zabieramy się za naprawę, kompletną naprawę tego pięknego autka, które zwie się Salem Flamo. Najpierw wymienimy wałek rozrządu. O Boże, tu będzie troszkę, obawiam się, roboty z tym. Pompa wody. Czekajcie, łącznik stabilizatora przedni. Ja cię kręcę, a tu będzie zabawy, coś czuję. Masakra. No tu, o Boże, ale rudzielec. Zawieszenie, ja cię kręcę. Resora piórowego, o cię w chudy. Dobra, trzeba odkręcać, no trudno. Mam już na szczęście to ulepszenie, że odkręca nam się... Boże, bęben hamulcowy, co tu jest? To jest tak całkiem inne od tego podstawowego, co mamy. Cylinder, obudowa. Na pewno resora, ten resor. Obejma resora, tutaj też trzeba odkręcić. Aha, drugą jeszcze obejmę resora. Dobra. I teraz podstawę resora piórowego. Ja cię kręcę. Co tu się będzie działo, to ja nie mam pytań. Będzie ciekawie, na pewno będzie ciekawie, bo naprawdę jest dużo rzeczy tutaj do ogarnięcia i bo jednak dostanie się tutaj do niektórych rzeczy będzie też niesamowicie trudne. Szczęki, okej, szczęki. To jeszcze. O ja cię kręcę, no masakra. Obudowa. Tutaj wahacz. A tu leje obudowa jeszcze, okej. Wahacz tylny. No co jest? Aha, dobra, czyli najpierw musimy obejmy. Okej. Drugą obejmę. Resora. Teraz możemy podstawę i wahacz tylnej osi. Okej. Powiem wam tak, o. Tu mamy w miarę ogarnięte. Teraz przód. Tutaj na pewno, tutaj to koło trzeba całe ściągnąć, bo tu nie ma opcji, tu nic nie siedzi. Dobra. Więc tak, o. A, no tak, dobra. Zacisk. Najpierw. Klocki. Tarcza. Zaślepka, piasta, zwrotnica. A, zwrotnicy jeszcze nie można. Dobra, tu wahacz górny najpierw. Dobra, później wahacz dolny. Dolne ramię wahacza, przepraszam. A najpierw musimy amortyzator jeszcze, stabilizator, włącznik. Ja cięż, pindzielasz, kręcasz i w ogóle. Masakra. Czasami tu naprawdę, żeby się dostać do czegokolwiek, to potrzeba wiele godzin pracy. Na pewno w realu. Tutaj w grze, no jednak mimo wszystko też troszkę potrzeba. A, dobra. Końcówka, no dobra. Zwrotnica. Drążek na pewno też jest do wymiany. Okej. Okay. Pójdźmy na drugą stronę, chociaż tutaj, a tu jeszcze pod silnikiem będzie troszkę rzeczy, dobra. Dobra. Oczywiście zaciski, oczywiście klocki, to, okej, zaślepka, piasta. I następnie, o Boże, wałek górny. O, górne łożysko, sprężyna, łącznik, amortyzator, dolne ramię wahacza, końcówka, drążka, to i w sumie nie wiem. Co my tu jeszcze mamy tak naprawdę pod spodem? Okej, tam widzę, że jeszcze guma jest do wymiany.
Włączmy sobie trójeczkę, co by tutaj móc sprawdzić sobie, co będzie jeszcze do wymiany. Ok, więc na pewno tutaj jest jeszcze... Dobra, to możemy ściągnąć. Trójeczka, tutaj już raczej nic. Dobra, po zmontowaniu. Dobra, tu obstawiam, że wszystko jest, jeśli chodzi o podwozie, więc teraz będziemy tylko i wyłącznie nakładali wszystko z powrotem. Dobra, podstawa resora piórowego. Tu już nieważne też w sumie, które będziemy gdzie nakładali, bo na pewno te złe po prostu rzeczy nam zostaną, bo mamy wszystko już kupione, więc tym akurat się nie przejmujemy i to jest dobra metoda właśnie na takie rozkręcanie, bo później po prostu nie muszę się martwić, co mi jeszcze zostało do wymiany, bo widzę po prostu, co mam jeszcze już kupionego, co mi ma po prostu zostać i tyle. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O wiele szybciej idzie to skręcanie. Co do tego, to jestem w 100% przekonany. Dobra. Tu oś. 2, 3. Naprawdę, idzie to coraz sprawniej. Mam nadzieję, że jeszcze troszkę i będziemy już tam u szczytu kariery. Dobra. Tu. Wahacz tylnej osi, oczywiście, bo tutaj było. Resor. Waluju. Obejma resora. Okej. Obejma, tutaj była taka w miarę. Okej. Teraz przód, ja cię kręcę. Dobra, zwrotnica. Adin 2-3. Zaślepka. To klocki, zacisk. Okej. Teraz wahacz górny. Nie wiem, do czego to jest skręcone, ale okej. Pomijam dolne ramię wahacza. Okej. Stabilizator przedni. Amortyzator dwuwahaczowy. Sprężyna. Górne łożysko. Tutaj jeszcze łącznik. A, no tak, jeszcze koło. Dobra. Felga również zamontowana została, ostatnia strona. Przednia piasta. Tutaj zaślepka. Klocki. Tarcza. Znaczy zaciski. Wahacz górny. Też nie wiem, do czego on jest przykręcony po raz kolejny, że to powiem, ale dobra. Dolne ramię wahacza. No, wyłap to. Czemu nie chcę wyłapać? No, naciskam na to, a nie chcę, no ale dobra. Okej. Amortyzator. Łącznik stabilizatora. Okej, sprężyna przednia. Górne łożysko. Drążek. Końcówka drążka i felga i ładnie elegancko i całe, że powiem, podwozie powinniśmy być zrobione, aczkolwiek zobaczmy. Napinacz paska to jest wszystko silnik, ogranicznik amortyzatora tylnego, aha, okej, okay. Czyli to jest tutaj, o, dokładnie i powiem wam, że okej, dobra, nie wiem, czy coś się stało. Powiem wam tak, że... Nie to. Boże, o. Auto prowadzi się niepewnie, mamy zrobione. Naprawdę wkrótce części podwozia mamy zrobione. Teraz wymień elementy rozrządu oraz słychać stukanie z komory silnika, więc tutaj to wszystko już będzie robione z komory silnika, więc podwozie mamy zrobione, teraz to co najważniejsze, czyli silnik.
O Boże, 10 minut poszło. No to ładnie. Okej, okay, teraz tak o. Co my tu mamy na pewno uszkodzone? Pompę wody na pewno musimy ściągnąć. Pasek klinowy, a cięż kręcisz. Tak, to najpierw trzeba zdjąć dolny. Teraz można górny zdjąć. Na pewno pompa wody. Więc ona idzie od razu out. Zobaczmy, co tutaj jeszcze. Jako tako tutaj kurde nic. To jest najgorsze. Bo tu trzeba będzie to rozkręcać. Pokrywę. Więc no cóż, no nie pozostaje nic innego jak rozkręcić to i zobaczenie pod spodem, co tutaj będzie się działo. No tutaj te paski, wszystkie nie paski. O, cały wałek rozrządu. A najpierw musimy pokrywę. O Boże, te łączniki całe. Pokrywa wałka rozrządu. Ja się kręcę, to jest głupie. Dobra. Luj głupia. O luju, dobra. Wałek rozrządu ściągnę już? Nie ściągnę, dobra. Czyli musimy ściągnąć osłonę rozrządu. A żeby zdjąć osłonę rozrządu, potrzeba nam co? Zdjąć jeszcze koło masowe, okej, okay, to nie jest problem. Tutaj musimy jeszcze rolkę prowadzącą zdjąć. Osłona. Waluję. Napinacz paska, cały do zdjęcia. Pasek koło zębate to. Ja też kręcę. Dobra, czekajcie, zobaczmy. Było tak o. Wałek rozrządu był wyciągnięty. Napinacz paska, pasek rozrządu pod powody. Dobra, czyli wszystko, czyli możemy już skręcać. Dobra. Nowy. Pokrywa. Okej. Okay. No dawaj. Dobra. Easy. Myślałem, że będzie troszkę trudniej, a tu jednak wcale nie było aż tak strasznie. Wydawało się, bo było strasznie dużo rzeczy do zrobienia. Ale mimo wszystko jest ok. Dobra. Pokrywa głowicę. Dobra. Dobra, 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 dobra. Tutaj od przodu tylko teraz trzeba wszystko pozakładać, czyli koło zębate. Pasek rozrządu. Nowy napinacz paska. Nowa osłona rozrządu, nowe, nie, stare koło masowe, okej. Okay. Ale nowa rolka, nie, też stara rolka. Pompa wody na pewno nowa, dokładnie. I co to jeszcze zostało? A, wszystko, easy. Pasek klinowy typu A, dziękuję bardzo. Tuleja gumowa. What the fuck? Jaka tuleja gumowa? Tuleja gumowa. Ona była gdzieś nałożona na... już domyślam się gdzie, bo trzeba podnieść auto. Więc podnieśmy jeszcze i zobaczmy, gdzie ta tuleja była, bo sobie nie przypomnę, ale obstawiałbym w sumie tutaj gdzieś tylną część. O, dokładnie. Tuleja gumowa, dobra. Okej, okay, więc jest już okej. Okay. Zakończę zlecenie, bardzo ładnie. O, mamy 2500, więc otwieramy oczywiście 15 tysięcy, a mamy 11. Ja cię kręcę, nie dość, że mam już doświadczenie, to jeszcze musimy i tam mieć kasę. Co za... G. O, układ hamulcowy wymaga naprawy i hałas podczas przyspieszania. No dobra, przyjmijmy. Kolejne jakieś nowe autko, więc można przyjąć sobie spokojnie. Zobaczyć jakiś nowy model samochodu. Później będą coraz lepsze, więc to też trzeba jak gdyby mieć na uwadze. A czekajcie, no... No nie, bo nie mam tego. Dobra, to się z doświadczenia jeden punkt. A my nie mamy. Okej, okay, więc tak o, klocki hamulcowe, tarcza hamulcowa. Dwa razy zacisk hamulca, przede wszystkim. Zacisk.
hamulca. Raz, dwa, ok. Tarcza hamulcowa wentylowana i zwykła. Tarcza hamulcowa wentylowana oraz zwykła, dokładnie. I klocki hamulcowe. Raz. Ok. Do tego jeszcze potrzebujemy katalizator i tłumik środkowy. Katalizator i tłumik środkowy, ok. Dobra, bierzemy cię na podnośnik oczywiście, bo inaczej cię weźmiemy. Dobra, zobaczmy co mamy za kolejne zlecenie. Silnik nie ma mocy, przejrzyjmy filtry w aucie, hamulce są kiepskie. Dobra, mniejsza, nie obchodzi nas to średnio. Znaczy, średnio nas to obchodzi teraz w tej chwili. Skrzynka z narzędziami. O Boże, no przydałoby się parę tutaj rzeczy. O, ale dobra, trudno. Dobra, tutaj widzę, że już będzie coś. Więc tutaj oczywiście rozkręcamy. Tu chyba klocki będą. Zacisk jednak. Dobra. A, dobra. Jeden. Klocki hamulcowe. Tarcza. Tutaj jeszcze coś w tej części jest? Nie, czyli możemy tutaj zakładać na nowo. Klocki. Zacisk hamulca. Nowiutki, ok. Felga basic tu. Ok, więc z tej strony jest wszystko. Dobra, zamontujmy koło, zobaczymy wtedy, co tutaj chodzi, co tutaj w trawie piszczy. Tutaj jest wszystko ok. Dobra, czyli wtedy możemy zamontować z powrotem. Ok, tutaj było coś nie tak, na pewno. A, jedynka, dobra, rozkręcamy. Ok. I trzy, tarcza i zacisk tutaj jest? To chyba tak. Tak, zacisk jest uszkodzony, dobra. Klocki. Dobra. Dobra, możemy montować. Klocki, zacisk. Ok, felga. Zobaczmy co to jeszcze zostało. Klocki hamulcowe. Klocki hamulcowe gdzieś jeszcze są, cholera. Pytanie teraz gdzie? Ja cię kręcę. Tutaj są klocki chyba uszkodzone. Tak? Dobrze tutaj patrzyłem? Tak, dobrze, dokładnie. Dobra, dwa, nie, jeden. Do montażu, najpierw felgę. Dobra. To jest naprawdę bardzo fajna gra. Mi się bardzo ona osobiście podoba. Mam nadzieję, że wam się ogólnie seria też tej gry podoba. Dokładnie. Klocki. Naprawdę bardzo przyjemnie się w nią gra. Można się wielu rzeczy przede wszystkim na pewno też nauczyć. Mam nadzieję, że tak jak mówię, wam się bardzo podoba, że chętnie ją oglądacie. I że przy tej grze jeszcze troszkę czasu spędzimy wspólnie. Dobra, mam nadzieję, że od końca można. Ok. Tulik środkowy, ok. I dwa. Tulik środkowy. Nowiutki. Rura wydechowa i to. Ok. I zostało nam jeszcze katalizator. Jak on wyglądał, to wtedy... A, kurde. Katalizator, no tak, to jest z tłumiku przecież. I to jest chyba jeszcze ta wcześniejsza część, dokładnie, to jest katalizator, dobra, trudno. Najpierw to, rura wydechowa, tłumik środkowy i katalizator. Dobra, sorry, mój błąd. Katalizator nowiutki, środkowa nowiutka, wydechowa nowiutka i... O, tłumik końcowy, nowiutki, tak powiem. Ok. I o, ukończone wszystko, dziękuję bardzo. 12 tysięcy na koncie. Jeszcze potrzebujemy dość sporo hajsów.
Silnik. No dobra, przyjmijmy jeszcze to zlecenie, zrobimy je i będę się z wami już w tym odcinku żegnał. Gorzej, jak później dostaniemy takie zlecenie na przykład, że musimy polakierować, stuningować, wymienić karoserię ogólnie i jeszcze naprawić silnik, układ kierowniczy i jeszcze parę innych rzeczy. To będzie ciekawe, to będzie ciekawe. Ile jedno auto, filtr powietrza, okej. Filtr powietrza, okej. Filtr oleju, paliwa i powietrza. Oleju, ale jakie to są oleju? R4? R4, tak. Oleju, paliwa i powietrza. Oleju, paliwa i powietrze. Jeszcze raz kupimy. Nie wiem, czy jeszcze raz będzie potrzebny jeden, raczej jest jeden, no ale dobra. I hamulce. Klocki, klocki, tarcza, tarcza, zacisk. Klocki, klocki. Raz, dwa, tarcza zwykła i wentylowana i zacisk, tak? Dobrze pamiętam? Tak, dobrze. Dobra, przenosimy go na podnośnik. Podnosimy do góry. No, podnoś do góry. Okej. Filtr oleju od razu można wymienić. Czekajcie, gdzie oleju będziesz miał? Oleju. No, a tu jest, dobra, czekajcie, mam. Filtr oleju. Nowiutki. Paliwa, gdzie ty masz bak tutaj, koleżko? Okej, okay, musimy wejść sobie tak, o. Okej, okay, pompa. Pompa paliwa. Zamontujemy nową pompę paliwa. Czekajcie, pompa paliwa czy filtr paliwa my mamy wymienić? Bo już się pogubiłem. Filtr oleju. Filtr paliwa, a nie. Dobra. Filtr paliwa. Dobra, to będzie ciekawe, ale tak o, filtr powietrza. Podnieść temperaturę, dobra, niepotrzebnie podnosiłem, ale okej. Okay. Wszystkie te klocki hamulcowe, razy dwa. Tutaj jest raczej czysto. O, mieliśmy tutaj filtr od razu pokazany. O, właśnie jest tutaj, a to z komory będzie dostępne. Czekajcie, na tym dokładnie. Tutaj trzeba ściągnąć felgę. Tutaj będzie okay. Zacisk uszkodzony. Myślę, tak, od razu też klocki chyba. I od razu też tarcza. Tarcza. Klocki. I zacisk, ok. Koło. Dobra. Tylna strona teraz. Tutaj coś jest, widzę już. Dobra. I tutaj jest, co jest? Tu są klocki, ok. Więc klocki wymieniamy, bardzo ładnie. 1, 2, 3, 4. Felgę zakładamy i lecimy dalej. Dobra, teraz tak o, tutaj o. Czekajcie, co nam jeszcze w ogóle zostało? Tarcza hamulcowa. Tutaj obstawił. No nie ma innej opcji, no wszystko już inne sprawdziłem, więc dokładnie. Dobra. Zacisk, klocki i tarcza. Adin. Dwa. Ty kupo się przełączasz. Trzy. Okej. Okay. Zakręcamy.
Paczkę mamy, opuszczamy go. I robimy resztę i kończymy odcineczek. Come on, come on. Dobra. Więc tak, filtr paliwa na pewno. Okej, okay. I zostało nam jeszcze filtr powietrza. Okej, okay. Więc tutaj trzeba zdjąć klipsa, zdjąć pokrywę, wyciągnąć filtr powietrza, założyć nowy filtr powietrza, pokrywę dać, klips i o. I wszystko wykonane. Dziękuję bardzo, do widzenia! Dwa i pół tysiąca nam brakuje do stacji, do ścieżki diagnostycznej. Więc w sumie troszkę to jeszcze czasu jest. Hajsów, o tak. Ale okej, okay, my się żegnamy, ja się z wami żegnam. Więc w sumie czekajcie, jeszcze posprzedaję te wszystkie gówno niepotrzebne. Dobra, to też to jest 50 parę kosztów niepotrzebne. Okej. Okay. Mamy. Nic na pewno nie będziemy mogli naprawić, więc trzymajcie się do kolejnego odcineczka. Oczywiście, jeśli wam się ten odcinek spodobał, to zostawcie lajka, napiszcie komentarz, zajrzyjcie do opisu. No i co, trzymajcie się do kolejnego odcineczka. Pamiętajcie, czym większa aktywność, tym więcej odcinków i tym częstsze odcinki z tej serii, więc trzymajcie się. Na razie, najpa, buja.